Już jest dźwięk, dostałam informację, że chyba mnie już słychać, a zaraz sobie zerknę. Małe problemy, ale myślę, że sobie z nimi już poradziliśmy. Proszę teraz o informację, czy już jestem, czy mnie słychać. Za chwilkę powtórzę to, co mówiłam raz jeszcze, więc na pewno nic nie stracicie. Już sprawdzam. Wow, już ponad 2000 osób. Bardzo się cieszę. Dajcie mi tylko znać, że już jestem. Super. Dobra, to witam się jeszcze raz. Katarzyna Piekaczek z tej strony, pedagog, rodzinna terapeutka integracji sensorycznej, trener, animator, szkoleniowiec. Zapraszam Was na szkolenie z zakresu chusty animacyjnej, tunel i guma sensoryczna w pracy z grupą. To dzisiaj przed Wami, a za tydzień też bezpłatny webinar muzykoterapia w pracy z grupą, zabawy i gry muzyczne. Tutaj ten drugi członek jest ważny, ponieważ z Magdą Wójcik przedstawimy Wam dużo pomysłów na to, jak muzykę można wykorzystać w codziennej pracy nauczyciela przedszkolnego, szkolnego, świetlicowego. Myślę, że te pomysły tutaj Wam się spodobają. A za dwa tygodnie też webinar, na który na pewno czekacie, prosiliście go podczas ostatniego webinaru, to będzie bezpłatny webinar przy Praca z dzieckiem wrażliwym i przeciążonym sensorycznie. Poprowadzi go dla Was Joasia Krysiak. W jednym i drugim wydarzeniu możecie oznaczyć, że weźmiecie w nim udział. Wtedy przed wydarzeniem dostaniecie informację, że już jest, że się zaczyna, że możecie do niego dołączyć. Bardzo nam też będzie miło. I, i nasza nowość już kto był w tydzień temu, to słyszał, że jesteśmy na YouTubie. Juhu! Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, famiga.pl przez YouTube. I tam po kolei, sukcesywnie. Wrzucamy nasze filmiki z webinarów, czyli wszystkie webinary, które do, które do tej pory powiedzieliśmy. Jeszcze nie ma tam wszystkich filmików, ale jak pewnie już obserwujecie i widzicie, to te filmiki tam się pojawiają. Ważne jest w tym YouTube to, że możecie oglądać też bez tych czołówek, można przewijać, jest to wszystko pięknie pocięte na części, dzięki czemu też możecie się przełączać między rozdziałami. Wiem, że jest tutaj dużo fanów YouTube'a. Dajcie znać, czy już tam byliście, czy już zasubskrybowali. Jeśli nie, to koniecznie zróbcie to już teraz. I koniecznie też dajcie znać, jak Wam właśnie się podoba ten nasz profil, i czy, czy mieliście już okazję. Oglądnąć jakiś webinar właśnie bezpośrednio tam na YouTubie, czy korzystacie z tych wszystkich dobrodziejstw. Tutaj moderacja też mi podpowiada, że można na YouTubie przyspieszać, jak mówimy, jeżeli mówimy zbyt wolno, tak więc też ten webinar można w krótszym czasie zobaczyć, czy też przewinąć, wrócić do konkretnego rozdziału, który Was interesuje, a który w danym momencie potrzebujecie w, w swojej pracy. Wszystkie poprzednie webinary, ponad 70 webinarów można oglądać cały czas bezpłatnie na naszym Facebooku w zakładce filmy o. Oraz na famiga.pl przez webinary. Tam też jest webinar, który prowadziłam w ubiegłym roku, również w styczniu. Zabawy chustą animacyjną i tunelem. Też tam jest kilkadziesiąt propozycji na zabawy chustą i tunelem. Sztampowe zabawy, które pewnie znacie i lubicie. Nie będę ich tutaj powtarzać, więc zachęcam, żeby ten webinar zobaczyć. I kolejne inne tematy też powiązane z tym naszym dzisiejszym webinarem. Więc zapraszam Was, żeby sam sobie tą wiedzę odświeżyć, jak ktoś ma ochotę i czas i do tych webinarów powrócić. Jak zwykle z tego. Mm, Webinaru, przygotowujemy dla Was pakiet webinarowy i można go zakupić na naszej stronie famiga.pl przez zaświadczenia. Tam jest nasz sklepik, wybieramy zaświadczenie, które potrzebujemy, czy na przykład z dzisiejszego webinaru, dodajemy do koszyka, opłacamy, robimy szybki przelew albo przelew taki po prostu zwykły i wysyłamy takie zaświadczenia, taki pakiet webinarowy do 24 godzin od zaksięgowania wpłaty. I bardzo ważne dla nas jest to, żeby sprawdzać folder oferty i folder spam, logując się na swoją pocztę przez komentarz Computer, ponieważ większość naszych maili niestety trafia właśnie do tych waszych folderów, których często nie, wie, nie wiecie, że w ogóle że macie, więc ważne, żeby zanim napiszecie do nas, to żeby tam po prostu zerknąć 99,9% tych webinarów, tych zaświadczeń, tam właśnie znajdziecie i tam też je odnajdujecie, jak wam mówimy, że właśnie tam, więc zachęcamy, żeby tam sprawdzać, jeżeli będzie jakikolwiek problem, starajcie się pisać bezpośrednio do nas na szkoleniamałpa.famiga.pl, raczej nie w, w komentarzach, bo nie zawsze je po prostu widzicie, Widzimy pod konkretnym webinarem, a na szkolenia małpafamiga.pl są nasze cudowne, wspaniałe recepcjonistki, które na każdego maila odpiszą i podpowiedzą, jak, jak można ten webinar, ten, to zaświadczenie z webinaru odnaleźć. Koszt takiego pakietu to 19 zł. A co jest w pakiecie? W tym dzisiejszym pakiecie jest imienne zaświadczenie, bardzo ładne zresztą zaświadczenie. Pełna prezentacja plus opisy zabaw, ponieważ ja nie zdążę dzisiaj wszystkiego powiedzieć. O niektórych zabawach tylko powiem, pokażę filmik, a opis znajdziecie właśnie w tej prezentacji. I przygotowałam specjalnie dla Was e-book z zabawami chustą, tunelem i gumą animacyjną, naszą gumą sensoryczną, więc zachęcam, żeby też taki pakiet sobie zakupić. Jest nam niezmiernie miło, że korzystacie z tych pakietów w tym roku naprawdę jest ogromne zainteresowanie. Do tej pory też było, ale ten, w, tym, w tym właśnie roku przez te pierwsze dni stycznia jest wyjątkowo duże zainteresowanie. To nam daje taki bodziec do działania. Wiemy i widzimy i, i dajecie nam też znać, że te webinary się podobają, że te zaświadczenia Wam się też przyda, przydają i te materiały dodatkowe, które przygotowujemy też są dla Was cenne. Więc z tego miejsca ja w imieniu całej ekipy za to bardzo, bardzo dziękuję. Dzięki temu też mamy możliwość dalej się rozwijać i dalej przygotowywać dla Was te webinary bezpłatnie. I jeszcze jedna super wiadomość. Takich nagród, słuchajcie, jeszcze nie było. Konkurs z nagrodami i spośród osób, które teraz tutaj publicznie, 10 stycznia, udostępnią ten webinar. Tak, żebyśmy widzieli to udostępnienie. Nam się wtedy pokaże taka strzałeczka, że ktoś udostępnił sobie to na zewnątrz albo na swoim profilu i opiszą ulubioną zabawę w komentarzu. Tutaj, tak jak jesteście pod tą transmisją, te komentarze, jak jesteście, to Wam się wyświetlają. Ważne, żeby to było na naszym głównym profilu Famigi, nie gdzieś tam w udostępnionych miejscach. I pod koniec webinaru wybierzemy trzy osoby, które nagrodzimy. Jedna osoba dostanie chustę animacyjną, druga osoba dostanie tunel animacyjny, a trzecia osoba dostanie sensoryczną gumę animacyjną. Wszystkie te rzeczy mam tutaj już dla Was przygotowane. Sponsorem tych dzisiejszych nagród jest sklep animatora. Bardzo serdecznie dziękujemy sklepowi animatora. Ważne, że pod koniec webinaru są wyniki, więc proszę nie uciekajcie, bo te osoby, które dzisiaj wybierzemy, muszą się połączyć z nami, czyli napisać wiadomości prywatnej, że to ja wygrałam i do, do, do mnie proszę wysłać nagrodę. Tak więc wytrzymajcie tą godzinkę. Pod koniec webinaru wybierzemy te trzy osoby i y, y, opisujemy zabawę. Y, ulubioną zabawę, nie musi to być zabawa chustą, nie musi to być zabawa tunelem. Może to być jakaś zabawa, która. Którą Którą po prostu lubicie, którą y, możecie się podzielić z innymi. Ta pada też zostaje, więc inne osoby na pewno z tego chętnie skorzystają. Może to być coś śmiesznego, może to być coś z pazurem. Y, tutaj nasza. Y, moderacja w, wybierze na pewno te, te trzy odpowiedzi, które najbardziej się spodobają i te trzy osoby dostaną takie właśnie wspaniałe nagrody. Widzę, że z nas już niespełna trzy tysiące, więc przechodzę do konkretów. Plan webinaru. Będę dzisiaj mówić o pedagogice zabawy, zasadach pracy. Powiem trochę anatomii chusty i spadochronu animacyjnego. Zabawy chustą, integracja, współpraca, relaks. Zabawy z chustą z dziećmi 03. Tutaj mnie zdziwiło ogromnie. Taka wasza potrzeba że Właśnie ten temat dla dzieci 03, chusta i tunel, potrzebujecie takich zabaw, więc ja też przygotowałam mnóstwo takich zabaw. Myślę, że wyjdziecie z workiem pomysłów. Chusta i młodzież, propozycje zabaw. I też tre, chcę trochę odczarować tą chustę, że chusta nie tylko maluchy, nie tylko dzieci do 5, 6, 7 roku życia, ale też starsze dzieci, młodzież i dorośli również świetnie się bawią chustą. Ja sama też mam swoje ulubione zabawy. Jak ktoś będzie chciał, to się mogę też podzielić, powiedzieć o tych ulubionych zabawach. Pewnie w trakcie też będę o tym mówić. Tunel animacyjny, animacyjna guma sensoryczna, zabawy również z tymi rekwizytami. Alternatywne chusty, które też już tam mogliście zobaczyć, w, jak się Przygotowaliśmy, pokazywaliśmy Wam. Nasze relacje. Alternatywne i rekwizyty w zabawach chustą oraz pytania i odpowiedzi. Mam nadzieję, że na to ostatni wystarczy mi czas i na koniec losowanie nagród, o których wspominałam przed chwilą. Pedagogika zabawy, zasady pracy. Przede wszystkim dobrowolność udziału w zabawie. Ja zawsze to podkreślam, ponieważ zarówno chusty, jak i tunel, jak i inne rekwizyty animacyjne wymagają dobrowolności. Czyli że nikogo nie zmuszamy, jeżeli ktoś nie ma ochoty, się bawić w danym momencie, dajmy mu taką możliwość, żeby sobie siedział z boku i nas obserwował. To, że ktoś siedzi i obserwuje, a nie bawi się, nie znaczy, że się dobrze bawi i się, się źle czuje. Czasami jest tak, że dzieci po prostu w danym momencie jeszcze nie są gotowe na zabawę i to, że obserwują jest dla nich na ten moment wystarczające. Tak więc zaufajmy, dajmy czas dzieciom. Wykorzystanie różnych środków wyrazu. Unikanie rywalizacji. Tutaj się skupię chwilkę. Unikanie rywalizacji w pedagogice zabawie jest ogromnie ważne z racji tego, że na co dzień dzieci mają dużo rywalizacji. W szkole, w przedszkolu, w domu, między rodzeństwem, gdzieś tam na podwórku. Tak więc tutaj raczej staram się współpracować, współdziałać i też Wam też takie zabawy przygotowałam, żeby one były jak najbardziej na współpracę i na współdziałanie w grupie. Wywoływanie pozytywnych emocji, tutaj myślę, że się nie sposób ze mną nie zgodzić i pobudzanie wszystkich poziomów komunikacji, bo czasami bawimy się na huście bez użycia słów, czasami właśnie różnymi zmysłami, których na co dzień, o których na co dzień nie mamy pojęcia. Koło to jest taka figura geometryczna, która właśnie, którą zawdzięczamy właśnie chuście. Chusta jest w kształcie koła, dzięki czemu wszystkie dzieci bawiące się mają taką samą pozycję w grupie, czyli równy status. Nikt nie jest dalej, nikt nie jest bliżej, wszyscy są w takiej samej odległości od środka. Wzajemnie przekazujemy sobie pozytywną energię, ponieważ widzimy siebie stojących właśnie naokoło też naszej chusty. Jest dużo, bardzo ułatwiony kontakt wzrokowy, ponieważ możemy dostrzec, dostrzec każdego uczestnika. I tak sobie myślę, że ta chusta jest właśnie o tyle taka niesamowita i cały czas budzi pozytywne emocje, dzięki temu, że właśnie jest w kształcie koła, że każdy w tym kole może być równy i każdy ma równy dostęp do, do zabawy. Dajcie znać, czy się ze mną zgadzacie, wysyłając mi serduszka tym razem. Chusta czy spadochron? Jeżeli macie jakieś wątpliwości, to myślę, że po dzisiejszym spotkaniu Wam te wątpliwości rozwieje. Chusta animacyjna i spadochron animacyjny są to dwie różne rzeczy. Spadochron animacyjny jest tańszą wersją chusty animacyjnej. I czym się różnią? No przede wszystkim chusta animacyjna jest miękka w dotyku. Przypomina ten materiał tak jakby płótno. Jest twarda, wytrzymała na naprężanie. Pełna Stańczowa kolorystyka albo kolorystyka siedmiu barw z kolorem różowym. Ta sama ilość uchwytów i wyższa cena. Natomiast spadochron animacyjny to lekki materiał błyszczący. W świetle troszkę prześwitujący, więc też nie wszystkie zabawy możemy z tym spadochronem zrobić. Niska wytrzymałość naprężenia, czyli że wtedy nie można ciągnąć kogoś na huście, nie można podnosić nikogo, jeżeli używamy spadochronu animacyjnego. Ma podobną kolorystykę jak chusta, ta sama liczba, ta sama ilość uchwytów i troszkę niższa cena. Tak więc tutaj do wyboru, do koloru, jakby, jak mogłabym powiedzieć. I zaczynamy, słuchajcie, konkretne zabawy. Dla maluchów przede wszystkim wyciągamy chustę i na początku musimy oswoić dzieci z chustą, więc składamy ją i pozwalamy dzieciom złapać ją za uchwyty. Tak, żeby oni sobie ją mogli poruszać, pofalować. Często małe dzieci, takie roczne, dwuletnie, jak machają chustą, to się zachustują tym powietrzem, które wieje w ich twarz. Więc niezwykle ważne i cenne jest to, żeby dać im taką możliwość doświadczenia, tej chusty poprzez machanie, falowanie. Można zaproponować podnosić chustę do góry i w dół, a pod chustą się uśmiechać do osób siedzących po przeciwnych stronach. Jedna z moich trudnych zabaw dla maluchów to jest cicho, cicho, cichuteńko, wolno, 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 wolniuteńko. Coraz mocniej, coraz szybciej i ogromny sztorm na morzu. Wtedy bujamy bardzo mocno chustą. Zaraz też o tym powiem i pokażę kolejną, kolejną zabawę. Zabawa na chuście kuku. Dzieci siedzą na chuście, pozostali uczestnicy zabawy po Podnoszą chustę za uchwyt ponad głowami siedzących na chuście dzieci i temu podnoszeniu, upuszczaniu mogą towarzyszyć słowa nie ma, nie ma dzieci, są, nie ma, nie ma dzieci, a kuku tu jesteście. Często tą zabawę robię w grupie moich maluchów na zajęciach, które prowadzę, jest tych zajęć sporo od 0 do 3 lat i wtedy dzieciaki sobie wsiadają do chusty, rodzice są tymi właśnie wodzirejami i oni chowają i otwierają chustę, no i zabawimy się w taką zabawę, że po prostu tych dzieci przez chwilę nie ma. Ten moment, kiedy zamykamy dzieci w chuście czasami się może wydłużać i wtedy ta radość dzieci jest tym większa, ponieważ ich nie widać przez jakiś czas. To jest też u dziecka w taki etap rozwoju, że dzieci nie lubią być Oddzielany od rodziców, natomiast te dzieci już takie, właśnie powyżej roku, sprawia im to ogromną przyjemność. Jak na chwilę ktoś zniknie, zrobi się ciemno, jest, jest coś innego. Tak więc zachęcam do rozpoczęcia właśnie zabawy, animacji od tych najprostszych zabaw. Dzieci pod chustą, ręka, noga w okienku. Chętne dzieci siadają pod chustą. Pozostali uczestnicy z zabawy podnoszą chustę wysoko do góry i szybko opuszczając, opuszczają, chowając dzieci. I też można na chwilkę zatrzymać tą chustę na dole i dać dzieciom możliwość włożenia ręki albo nogi i odgadujemy, co tam się znajduje pod chustą, kto siedzi pod chustą, a czyja to ręka, a czyja to stopa. Dzieciaki też tą zabawę bardzo lubią, uwielbiają wręcz się chować się pod chustą, więc ja nie przychodzę do żadnych innych zabaw, dopóki nie zacznę od tego mojego rytuału zajęciowego. Tak więc tutaj też z tymi młodszymi dzieciakami was do tego bardzo, bardzo zachęcam. Cisza na morzu i sztorm, o tym mówiłam na początku. Dzieci leżą pod chustą na plecie. Widzą, co się dzieje. Pozostali uczestnicy trzymają chustę za uchwyty. Prowadząca moderuje ruchy i mówi najpierw powoli, bardzo delikatnie, coraz mocniej, coraz mocniej. Wielki sztorm i burza na morzu, i mocno machamy chustą. Następnie cisza na morzu. Cisza na morzu, chusta się uspokaja. Opuszczamy chustę niziutko i chowamy leżące pod chustą dzieci. I w tą zabawę dzieci mogą się bawić w nieskończoność. Generalnie moderowanie głosem też ma tutaj wielką zaletę na takich zajęciach z maluchami. I to, że zmieniamy tak szybkość ruchów, jest też dla nich istotne i, i często bardzo ważne. Masażyk szuruburu. Dzieci tym razem kładą się pod chustą, ale na brzuszkach. Pozostali uczestnicy trzymają chustę za uchwyty i kładą chustę na leżących dzieciach, dociskając tą chustę do ich pleców. Następnie szorują plecy, mówiąc szuruburu, szuru szuruburu, szuruburu. Taka tak zwana też zabawa w myjkę, zamieniamy chustę w myjkę i szorujemy dzieciaki. Jak mają ochotę położyć się na plecach, bo są też tacy śmiałkowie, to jak najbardziej też, też mogą to spróbować zrobić. I też świetna zabawa dla tych najmłodszych dzieci, które przychodzą do Was na zajęcia z rodzicami, ale również dla przedszkolaków, słuchajcie, się bardzo fajnie sprawdza. Takie wyciszanie, generalnie wszystkie zabawy należąco, tak? Są właśnie takie wyciszające i i, i sprawiające, że dzieci mają ochotę i możliwość złapać oddech. Kolejna zabawa: jedzie pociąg albo saneczki, w zależności od pory roku. Zabawę szczególnie polecamy na zajęciach rodzic dziecko. Usta zamienia się w zimie w saneczki, albo latem w pociąg. I chętne dziecko albo dzieci, raczej dwójka maksymalnie, ewentualnie trójka, jeżeli są to lekkie maluszki, wsiadają sobie właśnie na te saneczki, czy też na, do tego pociągu, do wagonika. I uczestnicy, czy też rodzice albo nauczyciel, nauczyciele ciągną wagonik, ciągną saneczki, jadąc po podłodze. U nas akurat w gabinecie, gdzie nagrywamy te filmiki, jest specjalna przestrzeń do terapii i diagnozy, więc mamy tam taką niezbyt śliską powierzchnię, żeby wszystkie ćwiczenia można było wykonywać. Bezpiecznie, więc tutaj syneczki nie jechały tak zbyt szybko. Natomiast w większości miejsc, gdzie prowadzę zajęcia, na środku jest dywan, a po bokach jest albo właśnie są jakieś panele, albo coś podobnego typu deski. I wtedy rzeczywiście można sobie troszeczkę poszaleć. Rodzice tam naprawdę mocno szaleją, wożąc te dzieci. I można sobie utrudnić, że na przykład teraz jedziemy przez jakieś kolejny, przejeżdżamy wtedy przez przez dywan, tak więc też wtedy trzeba dzieciaki się muszą mocno trzymać. Bezpieczna zabawa, jeżeli dzieci siedzą tyłem do kierunku jazdy, tak jak tutaj widzieliście na załączonym filmiku, ponieważ mają możliwość tutaj się wygodnie usadowić i łatwo można też ich wtedy ciągnąć. Idziemy dalej. Dajcie znać też tutaj, czy Wam się te zabawy podoba, bo tutaj co jakiś czas będę sobie zerkać. A kotki dwa również taka zabawa na wycieszanie. Tym razem jedno dziecko kładzie się na huście. Pozostali uczestnicy trzymają chustę, pod, um, unosząc dzieci delikatnie nad ziemią. Jeżeli to są zabawy, które prowadzimy z dziećmi, to uwrażliwiamy um, maluchy, żeby jednak um, trzymali mocno chustę i rzeczywiście kilka centymetrów na ziemi unosili to jedno dziecko czy też um, um, kolegę, koleżankę. Natomiast jeżeli to są rodzice, którzy nam pomagają na zajęciach, to wtedy oni mogą oczywiście, mają lepsze poczucie, tak? Um, i możemy podnieść troszkę wyżej malucha. O, tutaj widzę, że mnie widać. Chyba to jest dobry czas, słuchajcie, żebym mogła pokazać wam te rekwizyty, o których mówię. Dobrze? Za chwilę zobaczycie gumę animacyjną. Ona się rozciąga. Jest uszyta z bardzo twardego materiału. Zobaczcie, w środku jest guma. I rzeczywiście. Tutaj te kolory odpowiadają kolorom naszej, naszej chusty: czyli fioletowy, czerwony, zielony, niebieski, żółty i pomarańczowy. I też jest kilka długości tych, tych naszych gum. Jest tutaj zresztą ta, którą dostaniecie, to jest aż pięciometrowa, więc myślę, że świetna, świetna sprawa. Jest 3-metrowa, 4-metrowa, 5 albo 7 więc też jest to super, że sobie możecie dopasowywać. Do konkretnej, konkretnej grupy dzieci, tak? Jeżeli chodzi o, o liczbę dzieci. Pokażę Wam też, jak wygląda jedna rzecz, której też będę używać, a mianowicie to jest kostka. Zobaczcie. Kostka animacyjna, też będę o tych rekwizytach później mówić, Poka teraz mam możliwość akurat pokazania, bo mam włączony cały e e obraz, więc tutaj ją możecie zobaczyć, też odpowiada kolorom chusty, jest mięciutka, ma ściągany pokrowiec i tutaj można przyklejać do niej rzepę, też jest kilka zabaw, które można właśnie z tymi rzepami e zrobić. Wszystkie te rekwizyty można kupić w sklepie animatora, firma Action nie produkuje i też będzie... E Będziemy Wam udostępniać kod zniżkowy. Tutaj po tym naszym webinarze będzie przypięty osobny post w wydarzeniu, dzięki któremu będziecie mogli uzyskać 15% rabatu aż przez miesiąc na zakup wszystkich tych sprzętów, które tu dzisiaj prezentuję i, i pokazuję. Mam też ze sobą jeszcze ten wygrany tunel animacyjny wygraną chustę animacyjną, którą wygracie. Którą wygracie też to wszystko jest pięknie popakowane. Zwróćcie uwagę, jak to jest też pięknie wszystko odszyte, ponieważ wszystkie te chusty mają wzmocnione tutaj te uchwyty, trzymadełka. Ta taśma jest naprawdę bardzo solidna, bardzo mocno nic się tutaj nie odrywa, więc te dzieci, które mocno, mocno machają chustą, to rzeczywiście mm, mają tutaj możliwość wyżyć podczas ciągnięcia tej, tej chusty. Nic się z nią złego nie, nie powinno dziać. Wracamy do dalszej części zabawy, opowiem Wam teraz o tych rekwizytach, które przed chwilką pokazywałam, o, a tutaj zobaczcie, jeszcze nasze kotki dwa, ja tą zabawę też robię zawsze na sam koniec zajęć, jak już chcę wyciszyć dzieci, dzieciaki się już żegnają z zajęciami, to wtedy każde dziecko ma możliwość właśnie położyć, delikatnie zrelaksować, tutaj zobaczcie, jeszcze głaszcze po główce chłopca, bo rzeczywiście mu się spodobało i chyba miało Ochoty po prostu zostać na tej pójście dłużej. Zachęcam te zabawy do wykorzystywania tych zabaw dla dzieci właśnie do trzeciego roku życia. Starszaki też nie ukrywam, lubią te zabawy. Słuchajcie, przydatne rekwizyty. Magiczna piłka XXL, ona ma średnicę 0,85, świetnie się można bawić nią na huście. i macie, zobaczcie, numerki odpowiadające konkretnemu sprzętowi. To jest taka piłka, która ma w środku balon i ten balon dmuchamy pompką zazwyczaj albo taką elektryczną, albo taką zwykłą pompką do balonów. I ona jest naprawdę bardzo graną, bo ma prawie metr. I świetnie się odbija, leciutka, więc na chuście idealny rekwizyt do zabawy. Kostka edukacyjna kropki, to jest kostka od 1 do 6, też jest mięk, mięk, miękka, lekka, więc świetnie też można nią manewrować, małe dzieci też sobie z nią bardzo fajnie radzą. Niezastąpione woreczki gimnastyczne w kolorze chusty, wszystko to firma Axon. Słuchajcie, no te rekwizyty są naprawdę świetne. My pracujemy na nich od kilkunastu lat i możemy tutaj z ręką na sercu z tym sumieniem wam te rekwizyty polecić. Poduszki, na przykład taki zestaw emocji, też będą do niektórych zabaw użyte. I kostka edukacyjna na rzepy, którą właśnie Wam prezentowałam. Te niektóre rekwizyty są w różnych rozmiarach. Na przykład ta kostka ostatnia piątka na rzepy ma akurat rozmiar 20 na 20 Można do niej właśnie dokupić różnego rodzaju rzepy, typu owoce, emocje, kształty, litery, kropki, więc też tutaj w sklepie Animatera to wszystko możecie znaleźć. Kolejna propozycja, złap i wyrzuć piłki, również dla młodszych dzieci. Filmik zacina, ale to nic, ja Wam wszystko opowiem. Prowadząca wrzuca piłeczki do siedzących na chuście dzieci i pozostali uczestnicy trzymają chustę za uchwyty. Zadaniem dzieci siedzących w środku, jest złapanie piłeczki, co wcale nie jest takie łatwe, i wyrzucenie tych piłeczek poza chustę. Dla dzieci do trzeciego roku życia to jest świetna zabawa. Oni lubią rzucać, lubią łapać, e, lubią właśnie przede wszystkim przerzucać, więc myślę, że też ta propozycja dla Was e, pracujących z maluchami będzie jak najbardziej pomocna. Tutaj w filmiku uczestniczyły trochę starsze dzieci, bo szanujemy też prywatność tych maluchów, które uczestniczą e, e, z nami na zajęciach, więc to są nasze Prywatne dzieciaki. I one były w wieku od 3 do, żebym sobie przypomniała, wiek do 14 lat. Więc zobaczcie, to są też już całkiem spore nastolatki. Tak więc takie zabawy, które wydają się z pozoru dla maluchów, też te starsze dzieci mogą, mogą zachwycić w pewnych momentach. I kolejna propozycja. Jak już jesteśmy przy piłeczkach, to, to też mam kolejne inne zabawy piłeczkami. I jak tutaj widzicie na zdjęciach, są też całkiem białe piłki, takie perłowe, czasami używane do basenów. I one są też świetne właśnie do zabawy zimą, bo zamieniamy je w śnieżenki i generalnie jedną z lepszych zabaw dla dzieci w różnym wieku jest wytrzypywanie tych śnieżynek z chusty. Więc taka zabawa sztampowa, jak przychodzicie na animację, czy do klasy, czy do szkoły, czy do przedszkola i chcecie właśnie jakoś pobudzić. Dzieci do działania to jak najbardziej możecie taką właśnie zabawę trochę siłową użyć, ponieważ dzieci muszą mocno tą chustą machać, żeby te wszystkie piłeczki wytrzepać. I falują tak mocno, aby wszystkie te piłeczki znalazły się poza, poza chustą. I jeszcze inne zabawy z piłeczkami. Umieść piłeczki, na przykład żółtą i czerwoną, na takim samym kolorze na chuście. Czyli ważne, żeby chusta nie wypadła poza chustę, ale też, żeby nie wpadła do środka. Staramy się tak, tak manewrować chustą, żeby ona się zatrzymała na kolorze żółtym i na kolorze pomarańczowym, czy czerwonym, jeżeli takie mamy piłeczki w danym momencie. Segregowanie piłeczek na odpowiedni kolor klina. To też mi młodszy dzieci, ale też straszaki, takie przedszkolne, bardzo fajnie załapują i też się w to fajnie bawią. i i magiczny sad królowej, czyli niezawodny sposób na sprzątanie piłeczek. O tym Wam opowiem za chwilę. A tutaj widzicie właśnie próbę przesunięcia tych piłeczek w konkretnych kolorach na konkretne kliny chusty. Czy to się udało? Udało się. Piłeczkowy kogel-mogel. Rozkładamy sobie chustę. Dzieci kładą się na huście na brzuchach. Tutaj widzicie po bokach tych dzieciaków leżących poduszki. Umieściłam te poduszki z boku tak, żeby piłeczki nie wypadały. A zadaniem dzieci jest, pobradząca rozsypuje piłeczki i zadaniem uczestników jest turlanie piłeczek po chuście do pozostałych dzieci, tak żeby, ty, żeby nie odrywać się tych piłeczek od ziemi. Ważne, żeby cały czas te piłeczki właśnie miały kontakt z Wielka frajda. Ja sama też się lubię bawić w tą, w tą zabawę. Dużo emocji, pozytywnych emocji. Zobaczcie, dzieciaki tutaj szalały od samego początku do, do samego końca. końca Przerzucając sobie te piłeczki od jednej do drugiej osoby. Jeżeli te poduszki użyjemy, to rzeczywiście zwiększa większa szansa, że te piłeczki nam nie wypadną. Też taka trochę inna zabawa. Ciekawe, czy ją znacie. Magiczny sad królowej, o którym, o tej zabawie już mam przed chwilką wspominałam. Bo wiecie, takie sprzątanie piłeczek po zabawie jest bardzo e, m, męczące dla dzieci. Nie zawsze mają ochotę się żegnać z chustą, nie zawsze mają ochotę sprzątać. I wymyśliliśmy taką zabawę, żeby właśnie po, po tej zabawie, w miejsce, gdzie te piłeczki są chowane zazwyczaj do jakiegoś pudełka, to akurat mam metrową chustę, zakładam sobie tą metrową chustę i zapraszam wszystkie dzieci do wspólnej zabawy. To nie jest zwykłe sprzątanie, ponieważ towarzyszy temu opowieść o królowej, która zaprosiła wszystkie dzieci na owocowe przyjęcie do swojego ogrodu. A w, w tym sadzie, ogrodzie dojrzewały owoce i te owoce dojrzewały w różnym czasie. Jak wiecie, każdy, jak się pewnie domyślacie, każda piłeczka, każdy kolor to inny owoc. Na przykład czerwony to truskawka, pomarańczowy to pomarańcza, żółty to banan, zielony to kiwi, niebieski to jagoda, fioletowy to yy, śliwka. I na przykład zaczynam taką opowieść, że królewa, królewa, królewna zaprosiła nas, czy królowa zaprosiła nas na swój bal i zaczęła od lemoniady do sporządzenia, której użyła cytryn. Najpierw dojrzały cytryny i zbieramy wszystkie żółte cytryny. A potem musieliśmy chwilę czekać, ponieważ truskawki dojrzały troszkę później, ale jak już udało się pozbierać wszystkie czerwone truskawki, to królowa zaprosiła nas na truskawkowy tort i zbieramy wszystkie czerwone piłeczki i tak dalej i tak dalej i bardzo szybko te piłeczki zostają pozbierane dzieciaki nawet się nie zorientowały, że to była zabawa porządkowa, a my mamy pięknie posprzątaną salę. Kolejna zabawa. Już się tutaj przełączam, tak, żebyście zobaczyli. Karuzelo kręcie w koło z dziećmi na huście. Tutaj te filmiki, widzę, że nam odmawiają posłuszeństwa. Bardzo się staraliśmy, żeby je wam pokazać i, i, i przygotować. Podejrzewam, że po prostu są dosyć dużej wielkości i dlatego nie wszystkie tak szybko i bez problemu się, bezproblemowo się włączają, ale postaram się wam wszystko wytłumaczyć, tak żebyście zrozumieli. Tutaj już te zdjęcia same pewnie mówią same za siebie. Karuzelo kręcie w koło z dziećmi na huście. Chusta Zmienia się w karuzelę i kilkoro dzieci siada na chłóście, a pozostali uczestnicy mocno naprężają chustę idąc po kole, powtarzając tekst. Karuzelo kręć się w koło, żeby było nam wesoło. Karuzelo kręć się kręć, bo my mamy na to chęć. Jak się wszyscy zakręcimy, to się wszyscy przewrócimy i przewracamy się na chustę. Wielka. Frajda. Tą zabawę, słuchajcie, można zrobić bez chusty, ale z chustą ona jest o tyle ciekawsza, że ten środek, tak, tam ktoś na nim siedzi, a pozostałe uczestnicy łapią za uchwyty. Dzięki temu też łatwiej nam jest zatrzymać ten kształt koła, a w tej zabawie właśnie o to chodzi, bo karuzela ma przecież kształt koła. Tutaj Wam szybciutko przesuniemy, przewiniemy, tak, żebyście zobaczyli, jak ta zabawa może wyglądać. W materiałach dodatkowych jest też taka zabawa, tylko właśnie trochę zmodyfikowana. Idziemy dalej. Części ciała na kolorze. Chusta leży na podłodze, a dzieci siadają przed nią. Prowadząca rzuca kostką z numerami od 1 do 6 i kolorami odpowiadającymi kolorom chusty. Ja tutaj akurat miałam tą, tą kostkę, którą Wam wcześniej pokazywałam, i tą drugą kostkę z, z kółeczkami od 1 do 6, z takimi właśnie numerkami kółkowymi. I jeżeli wypadnie kolor, na przykład, niebieski na tej naszej kolorowej kostce i dwójka. To wtedy zadaniem dzieci jest położenie dwóch różnych części ciała na klinie w kolorze niebieskim. I tutaj zobaczycie, zobaczcie, zabawa trwa w najlepsze. Mogłabym użyć tylko tej jednej kostki, ponieważ ona też odpowiada kolorom chusty, ale ciekawiej ciekawie jest, jeżeli używam tych kolorów. Em, tych kostek więcej. I tutaj też jest to trochę trudniejsza zabawa, więc już dla dzieci malutkich się nie nadaje. Natomiast dla dzieci przedszkolnych i szkolnych jak najbardziej. Ponieważ tutaj też aktywizujemy całe ciało, wzmacniamy, wzmacniamy wszystkie duże partie mięśniowe. I dzieciaki naprawdę się muszą wysilić, żeby sześć różnych części ciała zobaczyć, tu i nastolatek nam próbuje w fioletowej koszulce przyłożyć sześć różnych części ciała do, do chusty, wcale to nie jest takie, takie łatwe. I kolejna zabawa bilard również dla młodszych dzieci, chociaż lepiej się sprawdza dla straszaków, również młodzież i dorośli się nią świetnie bawią. Uczestnicy naciągają mocno chustę, prowadząca wrzuca jedną albo dwie piłeczki na chustę i zadaniem uczestników jest takie specyficzne ruszanie chustą, żeby te piłeczki wpadły nam do otworu i tutaj właśnie jest istotny kąt nachylenia chusty, żeby te Piłki właśnie wpadły w tamtą, w tamtą dziurkę, a nie na zewnątrz. Zaraz sprawdzę, czy ten filmik nam się tutaj załaduje, tak żebyście go mogli zobaczyć. Ale myślę, że to jest zabawa, którą pewnie też znacie i, 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 i lubicie. Dajcie mi znać, czy znacie bilard. Czy lubicie, czy też się bawicie. I też dla jakiego wieku, jeżeli się bawicie, w jakim wieku ta zabawa dla dzieci, w jakim wieku ta zabawa wam się, wam się sprawdza. Zerkam sobie tutaj na Wasze komentarze. Nie mogę ich na bieżąco obserwować, ponieważ do Was mówię, ale widzę, o, jest już nas prawie 3,5 tysiąca. Bardzo się cieszę. Dziękuję za Waszą obecność. Widzę, że Wam się zabawy podobają. Dziękuję za wszystkie serduszka i lajki. A my idziemy dalej. Zobaczcie, figury geometryczne z chusty. Również zabawa dla starszaków, ponieważ nie jest łatwa. Zadaniem tutaj do wykonania zadaniem polega na tym, że dzieci z chusty, albo z chust, możemy też podzielić na więcej grup, jeżeli macie więcej chust, i za pomocą chusty dzieci muszą ułożyć konkretne figury geometryczne. Dla młodszych dzieci można zaproponować ku, koło, tak, można, może to być kwadrat, może to być trójkąt. Dla starszaków możecie wymyślić coś trudniejszego, jakiś pięciokąt, sześciokąt, trapez, rąb i jeżeli wasze dzieci są starsze i lubią rywalizować, albo wiecie, że sobie na to możecie pozwolić, to możecie na przykład ich podzielić na grupy. I zaproponować, jeżeli macie możliwość użycia dwóch czy trzech chust, to wtedy możecie to zrobić na przykład na wyścigi, która grupa szybciej ułoży konkretne figury geometryczne, które dacie im do, do ułożenia. Nie jest to łatwa zabawa. Jeżeli równocześnie więcej grup się w nią bawi, to tym bardziej jest taka, że chcemy to ułożyć, że jak wyglądał pięciokąt, jak wygląda sześciokąt, tak więc tutaj jak to ułożyć, współpraca, naprawdę świetna zabawa dla młodzieży. I też niejednokrotnie ja się nie ubawiłam, bo sobie można przypomnieć, jak wygląda na przykład rąb czy trapez. Tak więc zachęcam również dla dorosłych. Kolejna propozycja to czarny parzy. Możemy się bawić kostką, którą Wam pokazałam. Możemy też się bawić piłką twardszą, miękką. Ja tu akurat miałam taką miękką piłkę. Dzieciaki siedzą na huście. Mogą sobie siedzieć albo na pojedynczych klinach, to nie ma znaczenia tak naprawdę, jak siedzą. Rzucamy sobie do siebie tą piłką albo właśnie kostką, i osoba, która rzuca, musi wymienić, do kogo rzuca, ale nie wymienia imienia tej osoby, tylko kolor, na przykład żółty, i musi się w tą stronę żółtego obrócić. Pamiętajcie, mamy dwa żółte, więc trzeba się tutaj zorientować. Można niby grać na odpadanie, że ktoś na przykład, kto nie złapie, to się przesuwa i tym czeka. Ale to jest do Waszej jakby, no wy macie tutaj decyzyjność w tym temacie. Natomiast jeżeli ktoś rzuci piłkę i powie kolor czarny, to osoba, do której ta piłka jest rzucona, nie może jej złapać. Więc też te refleks tutaj się liczy, czy szybkość, precyzja rzutu, precyzja łapania, również dla starszaków, młodsze dzieci poniżej czwartego roku życia niekoniecznie, natomiast dzieci przedszkolne, szkolne, ja również też na większych imprezach, gdzie mam na przykład animować dorosłych, też tą zabawa. Jak najbardziej mogę przemycić. Na przykład na chuście 5-metrowej trzeba użyć więcej siły, żeby tą piłkę rzucić. Naprawdę bardzo fajna propozycja. Dajcie znać, co o tym myślicie. A ja przechodzę już dalej. Z piłką na chuście. Dzieci leżą na chuście głowami do środka, tak, czyli że się stykają głów główkami. Przekazują sobie miękką piłkę. Może to być znowu kostka, jeżeli chcecie. Trochę jest trudniej kostką, ale też bardzo fajnie. I przekazują sobie, tak jak powie prowadząca, czyli na przykład przekazują do rąk, przekazują między stopami, przekazują kolanami, przekazują brzuchami, jak dadzą radę. I tą piłkę miękką czy kostkę można wymienić na coś trudniejszego dla starszaków, a mianowicie na dużą piłkę gimnastyczną. Słuchajcie, to może być taki też wstęp do zajęć, do lekcji, rozłożyć chustę i właśnie trochę inaczej się pogimnastykować. Czemu nie? Zawsze jak jest coś nowego, to dzieci wiadomo, chętniej na to, na to reagują. A tak gimnastyka myślę, że też dla dzieci w wieku szkolnym jak najbardziej się tutaj sprawdzi. Przetestowałam, działa, podoba się. Zostawiam wam, zostawiam wam tą zabawę. Dziękuję Wam za serce. Naprawdę to dla mnie jest bardzo ważne, bo nie ukrywam, że zawsze się stresuję jak prowadzę te webinary, czy wszystko hula, czy wszystko widać, czy wszystko słychać, więc stąd z tego miejsca bardzo, bardzo dziękuję. Tutaj już widzę, pojawiają się pomysły na zabawy. Nasza moderacja tam na pewno dzielnie czyta wszystkie Wasze komentarze. Kolory chusty, kolory w sali. Znowu potrzebujemy kostki i potrzebujemy chusty. Rozkładamy chustę, na podłodze prowadząca rzuca kostką odpowiadającą kolorom chusty, gdy zostanie wylosowany jakiś kolor, na przykład kolor fioletowy w tym przypadku, czy tam pomarańczowy. Z tego co widzę, to dzieciaki biegają po całej sali i przynoszą rzeczy, które odpowiadają temu właśnie wyrzuconemu kolorowi. Może to być przedmiot. Możecie określić, jaki to ma być przedmiot. tak? Czy to ma leżeć na, czy to leży na podłodze, czy to jest gdzieś w szafce, czy można otwierać szafki, czy można coś z plecaka wyciągnąć. Tak więc tutaj do Waszej dyspozycji też ta, ta zabawa. Tutaj akurat jesteśmy w naszej w naszym gabinecie, więc tych rzeczy było naprawdę dużo. Ten filmik trwał kilkanaście minut, bo dzieci nie mogły się przestać bawić tą, tą zabawą, mimo że ją znają. Więc też jak najbardziej mniejsze dzieci, które co dopiero uczą się kolorów, też można im tutaj oczywiście pomóc, potowarzyszyć, ale też starszaki, które jeżeli potrzebujecie, na przykład znowu tutaj wdrożyć kto więcej kolorów. Nie upieram się tak, jak chciałam przy tej rywalizacji, bo nie, nie to jest jakby celem pedagogiki zabawy, ale, ale jeżeli potrzebujecie, jeżeli wiecie, że wasze dzieci na przykład się wtedy odważą albo zrobią coś. Szybciej, to jak najbardziej możecie taką zabawę też gdzieś tam przemycić. Tak jak mówię, przewijam, ponieważ to trwa kilkanaście minut. Alternatywne wykorzystanie chusty. Jeżeli nie mamy tunelu, tak jak zobaczcie tutaj na filmiku. Można taki tunel zrobić. Dwie osoby trzymają po prostu chustę i dzieci przechodzą z jednej strony na drugą stronę. To też jest świetne oswajanie mniejszych dzieci właśnie z tunelami, ponieważ zawsze w każdym momencie można wyjść. Nie tak jak z tunelu, tutaj zawsze jest alternatywa wyjścia. Może to być kotara do kącika wycieszenia. Jako dekorację możemy użyć, jako dywan. Ja też na zajęciach często rozkładam na początek chustę, tak żeby dzieci zawsze przychodziły do tego samego miejsca, żeby im się to kojarzyło bezpiecznie, pozytywnie i na, po tych wszystkich zabawach takich. Na wstęp właśnie wyciągam chustę i bawimy się z tymi zabawami początkowymi, o których Wam już wcześniej wspomniałam i które Wam pokazałam. Może też to być kocyk, właśnie do bujania dzieci, też te wszystkie zabawy Wam powiedziałam. Większość, część też z nich, których nie powiedziałam, jest też do tych materiałów dołączona do pakietu webinarowego prosiliście o zabawy dla mniejszych dzieci, więc nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała o łagodnym pożegnaniu chusty. Często dzieci do trzeciego roku życia tak się zabawią, że zatracają się w zabawie i nie chcą się żegnać z chustą, nie chcą, e, abym to chustę chowała. I często jest tak, że po prostu jest autentycznie po prostu płacz i zadowolenie. Dzieci nie chcą, one chcą się cały czas bawić. Więc my wymyśliliśmy taki sposób, to jest nasz autorski sposób famigowy na no to, jak z taką chustą się można bezpiecznie pożegnać. A mianowicie zobaczcie, co dzieci robią. Rolują, też to słowo rolujemy mówię. la malucha Rolujemy chustę z, z każdej strony, gdzie kto stoi, tą chustę po prostu zwija. Roluję nawet takie maluchy, już ostatnio moje niespełna trzyletnie mi tutaj lolujemy, powtarzały. I jak już chustę zrolujemy, zakładam sobie ją na szyję, ponieważ powstaje mi wąż, który się nazywa gilgotek. Wąż gilgotek, i ten wąż, zobaczcie, chodzi po całej sali, albo biega po całej sali i gilgocze wszystkie chętne dzieci. Niektórzy specjalnie podchodzą i się nastawiają, żeby ich pogilgotać. A na koniec, jak już ten wąż, się bardzo zmęczył, bardzo sapie, zamienia się w ślimaka. Ślimaka śpiocha. Można go przytulić, można go pogłaskać, można powiedzieć: Ślimak, ślimak pokaże rogi, dam ci sera na pierogi. Jak nie sera, to kapusty. Od kapusty będziesz tłusty i bezpiecznie żegnamy się, machamy tym naszym ślimakiem, dzieciom na pożegnanie. Na do widzenia. Jestem ciekawa, czy taka zabawa Wam się podoba. Takie łagodne pożegnanie chusty, e, bezpieczne dla, e, dla wszystkich dzieci, że nie bierzemy, nie wyrywamy, nie zabieramy, tylko znowu animujemy. My tutaj do tego przykładamy dosyć, dosyć dużą wagę. Tak, są serduszka, czyli Wam się podoba. Jestem ciekawa, kto ma już chustę i na przykład jutro taką zabawę gdzieś tam dla maluchów też pokaże i przemyci. Bardzo jestem ciekawa relacji, reakcji. Tunel animacyjny, moi drodzy, tunel animacyjny jest 5-4-6-metrowy w kolorach tęczy. I on jest o tyle fajny, że można, mogą też dorośli przed niego przechodzić. i Ja też go wykorzystuję dla, na zajęciach z maluchami do trzeciego roku życia, bo oswajam właśnie te zamknięte przestrzenie poprzez przechodzenie z rodzicem do, przez tunel. Możemy przechodzić, tak jak tutaj widzicie, chłopiec, przeszedł z dużą piłką. Można, to dziecko może jakąś niespodziankę, jakiegoś orzeszka, czy też jakiś Mniejszy rekwizyt, który może tam wziąć te chusty, zostawić i wyjść. A drugie, a dziecko, które jest Danim, może tą niespodziankę y, znajdzie i znowu wyniesie, przekaże komuś innemu, ten ktoś znowu y, włoży y, do do tunelu wchodząc albo wychodząc. Możemy jakąś mniejszą piłkę poturlać przez tunel. Możemy podnieść na przykład, możemy przenieść balon przez tunel, poturlać go albo go po prostu w rękach przenieść. Możemy przechodzić przez tunel przodem, tyłem, bokiem, zamkniętymi oczami. Są też takie specjalne okulary, które nam zaburzają widzenie, więc też na przykład starszym dzieciom można dać takie okulary i poprosić, żeby przeszły przez, przez ten tunel. Czym trudniejsze wyzwania, czym zadania, tym dla tych starszaków jest też to bardziej e, fajna zabawa. E, idziemy dalej. E, kolejne zabawy naszym tunelem. Zobaczcie, tunel możemy rozłożyć i po prostu zachęcić ci do turlania się. Dzieci często mają problem z turlaniem się, bo gdzieś tam wpadają na ściany, szczególnie te mniejsze dzieci, tutaj mają konkretnie wyznaczone miejsce i przestrzeń, gdzie się mogą turlać. Jedna z ulubionych zabaw tutaj na zdjęciu widzicie naleśnik. Dziecko kładzie się z jednej strony chusty, ręce umieszcza, albo w właśnie krzyżując na swoich piersiach, albo wzdłuż ciała, i zawija się w naleśnik albo samodzielnie starsze dziecko albo przy pomocy rodzice, czy też animatora i Potem bez użycia rąk y, musi się wyswobodzić, tutaj jeszcze zapowa dla starszych dzieci, też Wam to wszystko opisałam w materiałach, albo możemy poprawić wrzuty do celu, woreczkami, które też pokazywałam, e, dziecko staje przed tunelem, czym młodsze, tym bliżej, wiadomo jest mu trudniej dorzucić e, i rzucamy żółty do żółtego, zielony do zielonego, niebieski do zi niebieskiego i tak dalej, i tak dalej, może też stać tyłem i rzucać e, m, za siebie, tak więc tutaj też dużo różnych modyfikacji e, i różnych e, alternatyw w tej, w tej zabawie. Kolejna propozycja wsiąść do pociągu, bilet. O co chodzi? Jak widzicie, dzieci siedzą z zamkniętymi oczami na wybranym kolorze. Rozłożonego tunelu. Przy większej liczbie dzieci, kilkoro dzieci może siedzieć na jednym kolorze. I każdy kolor to jeden wagonik naszego pociągu. On leży przed dziećmi. I prowadzące układa te bilety, tak? Ja tutaj układałam bilety, czyli poduszki w innych kolorach. Mogą to też być na przykład woreczki, mogą to być kartki, jeżeli na przykład nie dysponujecie tymi rekwizytami jeszcze. I dzieci otwierają oczy, i celem tego zadania jest zmiana miejsca. Na wagonik w kolorze ich biletu. Tak wymyśliliśmy. Też jak najbardziej mniejsze dzieci sobie dadzą radę, ale takie, które już rozpoznają kolory, dla starszych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, jak najbardziej. Zawsze ważne jest, żeby tych rekwizytów było na tyle, żeby każdy mógł tak zmienić miejsce. Tak więc też to, tak jak mówię, mogą być karteczki, różnego rodzaju kształty, też gdzieś tam zawsze ten edukacyjny walor chusty można sobie przemycać. I kolejna propozycja, czarny spadochron animacyjny. Teraz jest niedostępny w sklepie animatora, wiem, że to zapytacie, bo naprawdę to jest generalnie hit. Można nim falować, tak jak chustą, można podrzucać białe piłeczki, świetnie się to sprawdza. Można grać w bilard. Można bawić się w namiot, czyli chowanie się pod chustą, mocne bujanie, chowamy się i zamykamy sobie chustę. Też zabawa z mniejszymi dziećmi z starszakami też jak najbardziej. Generalnie samofalowanie jest takim fajnym, fajną zabawą, tak, dla, dla mniejszych i dla starszych dzieci i to zmiana tempa tempa mówienia i, i tempa zabawy. Też taka alternatywa dla dzieci, które na przykład są przestymulowane i już tych kolorów mają za dużo. Taki fajny właśnie spadochron czarny animacyjny jak najbardziej nam się tutaj sprawdzi i, i pewnie przyda. I zobaczcie kilka propozycji na zabawy takim czarnym spadochronem animacyjnym. Pod spadochron animacyjny chowamy różne przedmioty i dzieci za pomocą dotyku odgadują, co tam się schowało. Na tym filmiku widzicie, że schowaliśmy latarki pod chustę, czyli pod ten spadochron i dzieci musiały poprzesuwać te latarki do środeczka, bo tam w tym też w tym spadochronie jest też dziurka. I można na przykład gasić te latarki, jak już je wyciągniemy znowu. Ze świecać pod spótek, więc też dużo fajnych alternatyw i możemy się też bawić tak, że prowadząca zabawa z łap światełko świeci w jakieś miejsce na ten spadochron latarką, Jest to, przyda się wtedy zaciemnione albo całkiem ciemne pomieszczenie czy też zgaszone światło i dzieci mają zadanie rękami dotknąć, dotknąć tego miejsca, w którym to światełko prześwituje. Można też sobie wejść pod chustę i na przykład rysować, tak? czy też pisać litery, Albo imię jakiegoś dziecka, przy zgaszonym świetle pięknie się ten spadochron będzie nam pokazywał to, co jest, co, co jest pod spodem, czyli to rysowanie imienia czy też jakiejś cyfry. Też dla starszych dzieci taka zabawa jak najbardziej. Tutaj już widzieliście, jak się przygotowywaliśmy do tego webinaru, uchyliliśmy rąbkę tajemnicy i pokazywaliśmy nam właśnie ten, tą nowość, spadochron animacyjny gwiazdy. On naprawdę wygląda niesamowicie. My go testowaliśmy i jesteśmy zachwyceni tym produktem. Jest to spadochron gwiazdy. Rozkładamy sobie spadochron na podłodze i włączamy światło UV. My mamy lampy UV, takie bezpieczne e, dla, dla ludzi, dla dzieci, więc spokojnie można te, takie lampy też włączać i ich używać. Prowadząca rozkłada naokoło no chusty świecące w UV neonowe gwiazdki różnej wielkości. Też to wszędzie można w internecie kupić. Zadaniem dzieci jest pozbieranie wszystkich gwiazdek i umieszczenie ich na spadochronie. Tutaj tej zabawie może towarzyszyć muzyka, jakaś taka spokojna, relaksacyjna wyciszająca. Tutaj włączyliśmy światło, żeby po prostu nagrać to co, to, co robiliśmy, ale zwykle jest tylko włączona lampa UV, więc niesamowicie ten nasz spadochron wtedy wygląda. I zobaczcie, dzieci w spokoju, te gwiazdki przenosiły. Tam też są różnej wielkości gwiazdki na spadochronie. Ja też go tutaj mam, zaraz go Wam pokażę. Tak wygląda w rzeczywistości. Spójrzcie, też ma mocne wzmacniane uchwyty i gwiazdki w różnych, w różnych wielkościach. Już wracam. I dobrze. I teraz zobaczcie. Kolejna zabawa, znowu spadochron. Każde dziecko dostaje latarkę i chowają pod spadochronem. Zadaniem dziecka jest odnalezienie gwiazdy i podświetlenie, poświecenie po jej konturach. Zobaczcie, tutaj zabawa bardzo fajna. Można też pobawić się w gonionego Berka. Tutaj akurat dzieci wymyśliły tę zabawę, że jedna latarka łapie drugą, czyli jedna światełko łapie drugie światełko, albo znajdź mnie po śladzie, czyli że rysujemy sobie jakiś ślad i drugie dziecko poprawia tak? ten ślad, czy też właśnie jedzie po tym śladzie, odnajduje tą latarkę, która się na przykład przesunęła na drugą stronę spadochronu. To są takie naprawdę bardzo fajne, wycieszające zajęcia i, i zabawy przy użyciu właśnie lampy UV i tego gwiezdnego spadochronu. Kolejna propozycja. Znowu nasz, yy, nasz spadochron. Włączamy lampę UV po raz kolejny, rozkładamy na podłodze spadochron gwiazdy i prowadząc, zarzucamy na spadochron piłeczki do ping-ponga, które zamieniamy w gwiazdny pył. I zobaczcie, jak one pięknie świecą. W tej lampie uv Znacie, zna ciekawa jestem, czy pani tutaj zapisze super te chusty w różnych kolorach. Tak, to jest właśnie świetnie, że to nie jest tylko cały czas to samo, ale cały czas coś nowego się pojawia. I zobaczcie co na koniec. Wszystkie dzieci mocno machają tym spadochronem. Próbujemy z naszej planety strzepać cały gwiedny pył na zewnątrz. Wiele radości dzieci miały, a na koniec, ja tego nie dopisałam, ale na koniec jeszcze zbieraliśmy te piłeczki ping-pongowe i umieszczaliśmy ich na właśnie, umieszczaliśmy je na tych gwiazdkach na chuście. Też świetna, relaksacyjna. E, e, zabawa. Dajcie znać, jak Wam się podoba taki spadochron. Też e, będzie na niego zniżka 15%. Tylko nie wykupcie wszystkiego. <laughs> e, sensoryczna guma animacyjna. Pokazywałam Wam ją. Świetny produkt. Zobaczcie, co robimy. Poznajmy właściwości gumy i umieszczamy ją za plecami, siedząc na podłodze. Na hasło prowadzącej przesuwamy gumę raz w lewo, raz w prawo i zerkamy, jaki kolor w danym momencie jest za naszymi plecami. Próbujmy przesunąć gumę tak, aby dotknąć każdego koloru. To jest taka zabawa na początek, ja też tą zabawę... Y Pokazywałam moim młodszym dzieciom od 0 do 3 na tych zajęciach, które prowadzę, i też było to dla nich bardzo ciekawe. Dla mam to było niezwykle cenne, że mogły się po prostu wyłożyć na tej gumie i wymasować sobie plecy. więc zachęcam do zabawy właśnie na początek. Dajemy sobie chustę pod kolana, pod stopami i pod palcami i przesuwamy ją. Sprawdzamy, czy pod kolanami jesteśmy w stanie ją przesuwać. Wkładamy sobie ją pod stopy, sprawdzamy, czy nam nie wypadnie, a może uda nam się i przesunąć rolę i włożymy ją pod palce u stóp. Też fajne ćwiczenie małej motoryki, jeżeli chodzi o, o stopy. Też coś takiego innego, bardzo myślę fajnego, i dzieci bardzo mocno trzymały, żeby nikomu ta, ten, ta guma się nie przesunęła, czy też żeby ta guma nie spadła. Sensoryczna guma w leżeniu na brzuchu świetne ćwiczenie. Wszyscy uczestnicy trzymają gumę animacyjną i kładą się na brzuchach stopami do środka, tworząc koło, kładąc się tak, brzuchami. Na brzuchach stopy są do środka, także się dotykają stopami i próbują, próbują przykleić całe ciało do podłogi, jednocześnie podawać sobie tą gumę w różne strony. Lewo, na prawo, tak żeby ona nie wypadła im z dłoni. Również nie taka bardzo mm, oczywista e, zabawa. Tak, tutaj mieliśmy od razu też sesję zdjęciową w zabawach. Gimnastyka na plecach kolejna zabawa. Zobaczcie, jaka tutaj gimnastyka całego ciała. W leżeniu na plecach uczestnicy zabawy zakładają gumę na stopy pod kolana na wyprostowanych w powietrzu nogach, tak, aby chustę przesunąć dalej i aby nam się nie zsunęła. I zobaczcie, to ją przenosimy, opuszczamy, podnosimy. Naprawdę, z jednej strony taka relaksacyjna zabawa, a z drugiej strony taka też rozcią rozciągająca i uspokajająca. Tutaj się trzeba skupić, żeby wykonać te kolejne, kolejne sekwencje i propozycje ruchu, więc wcale taka, nie, nie taka łatwa cały czas słuchajcie z serduszka, bardzo się cieszę, jest mi niezmiernie miło, dziękuję Wam za to. Wystrzał z procy, tylko nie mówcie, że to jest niebezpieczne, bo naprawdę to jest świetna zabawa. Czwórka dzieci zakłada gumę powyżej, bio, powyżej bioder i tworzy kwadrat. Osoby stojące po przeciwnych stronach naprężają mocno w swoją stronę gumę, tak aby wystrzelić te osoby stojące po przeciwnych stronach. Następnie zmiana. I zobaczcie, jakie dzieci nie mają przy tym radości. Koordynacja, planowanie tutaj ruchu, tak? Żeby w odpowiednim momencie zostać wystrzelonym, żeby w odpowiednim momencie chwycić tę gumę i wystrzelić. Na końcu już się dzieciom pomyliło, już biegają w różnych kierunkach, bo bardzo im zależało, żeby ten filmik nagrał. Ale naprawdę zabawa, bardzo, zabawa bardzo przednia. I też tą zabawę wykorzystywaliśmy trochę w inny sposób, tą, tą gumę. Ponieważ na zwiniętej gumie, czyli w taki sposób właśnie trzymaliśmy gumę, dwójka dzieci ją naprężała z jednej i drugiej strony, a pozostałe dzieci przyklejały się plecami i te dwie osoby odliczały od 10 do zera i wystrzeliwały pozostałe dzieci z procy. Nie, nie udało nam się nagrać, ale też macie alternatywę tej, tej zabawy w postaci słownej. Masaż pleców i zabawa piłką. Znowu nasza guma. Dzieci siadają w kolej, zakładają gumę na plecy, za plecy, naprężają mocno gumę, tak aby poczuć stabilizację i móc o przed się na gumie, czyli żeby te plecki się przykleiły właśnie do gumy. Dziecko rzuca piłkę do innego dziecka i wymienia kolor albo kolory, o które opiera się dziecko, do którego rzuca. Bo zauważcie, tutaj, chłopiec w ciemnej, ciemnym sweterku siedział na połączeniu dwóch kolorów, więc osoba, która do niego rzucała, musiała wymienić te właśnie dwa kolory. Można tutaj robić też tą zabawę na przykład, że czarny parzy, żeby nie złapać wtedy piłki. Tutaj różnych, dużo alternatyw. O masażyki też nam chodzi pleckowe tutaj. Jak najbardziej. I moi drodzy, przypominam o naszym konkursie, który cały czas trwa. Co trzeba zrobić? Trzeba publicznie udostępnić ten webinar oraz opisać swoją ulubioną zabawę. Niekoniecznie z chustą, niekoniecznie z tunelem. Tutaj pod tą transmisją w komentarzu. I my za chwilę wybierzemy trzy osoby, nagrodzimy je chustą, tunelem lub gumą animacyjną. Tak więc jeszcze nie uciekajcie, ponieważ wyniki są pod koniec webinaru i będziemy chcieli, aby te osoby, które wybierzemy, skontaktowały się z nami jeszcze dzisiaj w wiadomości, wiadomości prywatnej. Za tydzień przypominam o temacie muzykoterapia w pracy z grupą, zabawy i gry muzyczne poprowadzę ten webinar ja, Katarzyna Piekarczyk i Magdalena Wójcik. Już znacie nasz team, więc mam nadzieję, że te zabawy też będą dla Was pomocne i będziecie na tym webinarze. A kolejny webinar te, temat poważny, przestymulowanie pracy z dzieckiem wrażliwym i przeciążonym sensorycznie, na ten webinar zapraszam w imieniu Asi Krysiak, za dwa tygodnie 24 stycznia 19.30 jak co poniedziałek na naszym kanale na Facebooku. I kolejny slajd to jest bibliografia, czyli te pozycje, które użyłam do przygotowania tego webinaru. Nie ukrywam, że większość zabaw wymyślaliśmy i z nimi już pracujemy od lat, więc albo dopiero i wymyślamy, bo te rekwizyty dopiero wchodzą, więc tutaj też się dzielimy tym na bieżąco z Wami i czekam na wasze pytania i myślę, że będę jeszcze mogła na nie odpowiedzieć, jeśli ktoś ma jakieś pytania. Przypominam o tym, że po tym dzisiejszym webinarze udostępnimy wam post, w którym będzie kod zniżkowy 15% od naszej zaprzyjaźnionej firmy, z której też, której też bardzo dziękuję za dzisiejsze udostępnienie tych materiałów dla naszych uczestników. To są naprawdę bardzo fajne prezenty, sklepanie matura, a w międzyczasie Przypominam o pakiecie webinarowym, który można zakupić na Famiga.pl przez zaświadczenia. Wysyłamy go 24, do 24 godzin od zaksięgowania wpłaty i oczywiście po webinarze. Prosimy sprawdzać fol folder oferty i folder spam, logując się koniecznie przez komputer. I prosimy o kontakt w razie jakichkolwiek problemów na szkolenia małpa. Famiga.pl, tam nasze recepcjonistki w pierwszej kolejności odpisują, więc tam zachęcamy do kontaktu. Wszystkie opłacone zaświadczenia trafiają do, do osób, je zakupiły, więc nie ma możliwości, żeby do Was te zaświadczenia nie dotarły. Sprawdzajcie dokładnie swoje foldery i na pewno wszystko się odnajdzie. I ja już sobie sprawdzę, sprawdzam, czy są jakieś pytania. O, tutaj ktoś pisze, że czekam na przykłady ćwiczeń z gumą, cudowna sprawa, bardzo się cieszę. Sałatkowo, co? Każde dziecko z kolorem? Tak, Pani Karolina, tą zabawę mam opisaną w materiałach. Jaki rozmiar gumy jest najlepszy dla grupy 20-osobowej? Pyta Pani Dorota. Pani Doroto, 3 metrowa albo czterometrowa, tylko proszę sobie sprawdzić jak Pani sala. Czy można 4-metrową rozłożyć? Bo wiadomo, że ona potrzebuje trochę więcej metrów, tak? O jeden metr w każdą stronę, ale 4 myślę, że, że się sprawdzi. Pani Ewa pisze, że padochem gwiazdy i te piłeczki świecące to w, są wspaniałe. Bardzo mi miło Pani Ewo, że ta zabawa skradła Pani serce. Pani Żaneta pisze, że jest kolejny raz na webinarze i nie żałuje Bardzo mi miło Pani Żaneto, że chciała Pani spędzić ten wieczór z nami. Pani Kamila pisze, um, uwielbiam Wasze webinary, są super prowadzone i mega dużo fajnej i przydatnej wiedzy można u Was się dowiedzieć. Bardzo się cieszę. Um, Pani Kasiu, jest pani cudowną prowadzącą. Oj, bardzo dziękuję Pani Aniu. E, Oglądała się z ogromną przyjemnością. E, cieszę się, kochana moderacja, to i proszę o konstruktywne pytania. Nie to, żeby pochwały nie były konstruktywne, bardzo z mi miło. Czy te zabawy można prowadzić z 25-osobową grupą, ile potrzeba mieć przyborów? Pyta pani Wiesława. Pani Wiesłowa, przede wszystkim trzeba mieć chustę albo tunel, jeżeli mówimy o tych zabawach chustą. Czterometrowa myślę, że jak najbardziej. Czasami jest tak, że jak mamy więcej dzieci, to nie muszą wszystkie chwytać za te nasze tutaj uchwyty. Mogą też trzymać między tymi przestrzeniami, między uchwytami, więc też jak najbardziej wtedy większa liczba dzieci. Chociaż dla bezpiecznego użytkowania chusty zachęca się, żeby jednak te uchwyty były tutaj używane. Ile rekwizytów w zależności od zabawy? Tak, taka podstawa to jest właśnie chusta, tunel, guma, kostka jedna albo druga, ewentualnie takie rzeczy, które jeżeli bawimy się kolorami, to żeby można było tak, te kolory też gdzieś tam przećwiczyć. Zerkam sobie jeszcze tutaj na Wasze pytania. Chyba na razie wszystko jasne dla Was. Poproszę też moderację o tutaj listę osób, które wygrały. Nasze rzeczy. Jeszcze raz wam bardzo dziękuję za zaufanie w tym, w tym kolejnym roku. Jest nam ogromnie miło, że te, wasze, te nasze webinary cieszą się popularnością i że je kupujecie. Dzięki temu i możemy je cały czas dla Was prowadzić, te webinary, bezpłatnie. Doceniacie to, że właśnie oprócz tego zaświadczenia są jeszcze pakiety, że jest prezentacja. Widzimy i też mówicie nam o tym, że, że Wam się to przydaje do, do pracy codziennie z dziećmi, więc nas to motywuje, bardzo Wam za to. Dziękujemy. I moi drodzy, mam nadzieję, że jest ze mną już ponad 3000 osób, tak jak było wcześniej, ponieważ mam już nazwiska trzech osób, które zaraz przeczytam, i bardzo się tutaj niecierpliwie. Bardzo prosimy o kontakt z tymi osobami, w wiadomości prywatnej, ponieważ chcemy się dowiedzieć, gdzie mieszkać i chcemy Wam wysłać te nagrody. Będzie losowanie, kto co dostanie, więc czytam te osoby. Pierwszą osobą, tutaj poproszę o fanfary, pierwszą osobą jest pani Aleksandra Sak, pani Olu gratuluję, pani Edyta Sobczyk, również ogromnie gratuluję i pani Dominika Wilczyńska. Powtarzam trzy wygrane osoby, pani Aleksandra Sak, pani Edyta Sobczyk, pani Dominika Wilczyńska. Ogromne gratulacje, ogromne brawa. Dla tych wszystkich pań. Wielkie podziękowania też dla Was za obecność, za wspieranie nas, za wszystkie miłe komentarze, za lajki, like, za serduszka. Bardzo jesteśmy za to wdzięczni, bo bez Was nie byłoby, byłoby nas, może tak trochę patetycznie, ale, ale jakże prawdziwie. Ja ze swojej strony bardzo Wam dziękuję za obecność tak liczną podczas dzisiejszego webinaru. Zapraszam na kolejne webinary za tydzień, za dwa tygodnie i za kolejne. Dodajcie się do wydarzenia, wtedy dostaniecie informacje. No i zapraszam raz jeszcze na naszego YouTube'a, gdzie sukcesywnie dodajemy te filmiki z webinarów, tak żebyście mogli je oglądać. Rozwijamy się dla Was, mam nadzieję, że to jest też dla Was pomocne. Korzystajcie z tego, ile możecie. Raz jeszcze dziękuję, spokojnej reszty wieczoru i do zobaczenia już za tydzień. Pa, pa.